Witam serdecznie wszystkich widzów na moim kanale Loelia Oracle. Cieszę się, że Państwo mnie odwiedzają. Dziękuję serdecznie za piękne komentarze i subskrypcje mojego kanału. Bardzo proszę rozsyłać mój kanał do przyjaciół, znajomych, do ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Proszę też lajkować mój kanał, by się rozwijał. Bardzo proszę pisać komentarze. I a propos komentarzy, bardzo proszę, by Państwo pisali mi tematy, na które mam kłaść karty. Tematy, które Państwa interesują, nurtują, ciekawią. Wtedy będę po prostu wiedziała, jakie tematy są ważne dla Was i będę tak kładła tutaj karty, czytała z kart po prostu i zobaczę wtedy, czy kanał będzie po prostu lepiej się rozwijał, ponieważ dla mnie jest ważne publikować takie tematy, które Państwa dotyczą i interesują. Oczywiście będą to kolektywne czytania dla wszystkich. Trzeba zawsze zobaczyć, które czytanie rezonuje z Państwem, które mniej, które więcej. Jest to normalne dla takich grupowych czytań. Nie są to czytania indywidualne, ale tematy, które interesują większość z Państwa, pokrywają się często. Najczęściej są to właśnie, no niestety, problemy związkowe w małżeństwie, problemy takie rodzinne, typowo strefy emocjonalnej, właśnie miłosne związki i tak dalej. Są to typowe problemy, chyba 80 problemów jest właśnie takich. Oczywiście są też tematy dotyczące pracy, finansów, kupna, sprzedaży domu, szukania mieszkania, też horoskopy, też tematy dla singli. To wszystko oczywiście będę chętnie dla Państwa publikować, tylko bardzo proszę pisać mi w komentarzach, jakie tematy konkretnie są dla Państwa ciekawe. Dobrze, i proszę subskrybować mój kanał. Dobrze, więc zobaczmy teraz, przygotowałam taką kartę, takie czytanie z czterech kart tarota. Cztery karty tarota na pytanie, na odpowiedź, na pytanie, czy wrócimy do siebie. Wychodzimy tutaj z takiego założenia, że jest jakiś kryzys w małżeństwie czy w związku, nie widzicie się, nie kontaktujecie się ze sobą, no nie macie regularnych spotkań, jest jakaś blokada, jest jakiś, nie wiem, może kłótnia, może separacja, być może ciche dni, jak to zwykle bywa, tak? I zobaczymy, czy jest szansa, żeby wrócić i jeszcze raz spróbować. Dobrze, więc zaczynamy. Pierwsza karta mówi o Twoich oczekiwaniach i nadziei związanych z tą osobą i z tym związkiem. Tutaj jest to karta arcykapłana, też zwaną kartą papieża. Tak, więc Twoje oczekiwania i nadzieje w stosunku do tego partnera i tego związku są cechy charakteru arcykapłana są bardzo wartościowe. Jest to na pewno mężczyzna, który jest niezwyczajnym człowiekiem, bywa często cudownym partnerem, wspaniałym doradcą, nauczycielem, charyzmatycznym mężczyzną. Mnóstwo daje z siebie w takim związku, czyli potrafi dawać, nie tylko brać. Jest prawy, czyli jest lojalny, tolerancyjny i wewnętrznie zharmonizowany, czyli ma taką mądrość też, wewnętrzną harmonię, spokój, opanowanie. Jest osobą o dużych wartościach, także o dużym rozwoju duchowym.
nie ma być może z nim takiego związku o dzikich porywach. Jest osobą zrównoważoną, spokojną, opanowaną, serdeczną, akceptującą. Jest wysoko moralnym, kieruje się wysoko moralnym kodeksem. Jest raczej konserwatywny niż jakiś szalony, tak? Także żadnych szalonych porywów i ryzyka na pewno nie będzie z nim, ale stabilność, po prostu solidność, solidny związek. Dlatego uważam, że jest to partner, z którym można też dyskutować, porozmawiać o różnych tematach, nie tylko o powiedzmy uczuciach czy emocjach, ale również o różnorakich tematach, tak? Bo jest to osoba inteligentna, interesująca się różnymi tematami, takimi jak filozofia, religia, polityka. Są to dla niego ważne sprawy, ważniejsze niż jakiś tam, przypuśćmy, krótkotrwały romans czy krótkotrwała afera, więc mamy do czynienia tutaj z osobą, która jest na pewno dobrym partnerem, dobrym mężem, dobrym ojcem. Jest to osoba, która ceni sobie lojalność i wierność. Jest odpowiedzialna, zasługuje na naszą ufność, na nasze zaufanie. I będąc tą osobą, mamy taką wewnętrzną stabilizację, wewnętrzny spokój, wewnętrzną takie bezpieczeństwo wewnętrzne, właśnie tego słowa szukałam. I jest to osoba, która jest na wyższym stanowisku, lubi też oczywiście mieć do powiedzenia, ale jest osobą poważną dla związku, która woli takie małżeństwo zawarte niż jakąś taką tam przelotną aferę. I na pewno chodzi tej osobie o związek stały, z Bożym takim oparciem, i bardziej chodzi o związek małżeński, który opiera się na obopólnej, solidnej tutaj takiej konstelacji i przede wszystkim na zaufaniu. Więc widzą Państwo sami, że właśnie tego oczekujecie od partnera. Właśnie tego chcecie w związku, czyli szukacie solidnych relacji. Chcecie, by ten partner właśnie podchodził do tego tematu relacji poważnie, stabilnie, solidnie, nie lekkomyślnie lub porywczo. Więc tego oczekujecie i taką macie nadzieję, że właśnie taki partner po tej transformacji, po tych dyskusjach, tej burzliwym jakimś upadku tego związku wróci i będzie traktował ten związek poważniej, będzie szukał z Wami poważnej relacji. Dobrze, to są Wasze oczekiwania i nadzieje. Teraz zobaczmy sobie, co pokaże nam karta druga. I karta numer dwa pokazuje uczucia i emocje Waszej ukochanej osoby, czyli tego partnera. Tutaj już jest zupełnie inaczej. Proszę zobaczyć, to jest karta dwójki mieczy. Karta dwójki mieczy jest kartą pełną blokad, lęku. Tak jakby tutaj wyglądało, że ten partner, o którego tutaj Państwo pytają, ma niesamowite blokady, by zacząć jeszcze raz lub by
po prostu tutaj wejść znowu w tą relację. Dwa miecze to jest taka karta potrzeby podjęcia decyzji, owszem, czyli chcę podjąć decyzję, ale jest tutaj niestety takie, no nie małe, ale że patrzy tutaj nie sercem, ale rozumem i wycofuje się emocjonalnie, czyli stara się emocje od siebie odgonić, uciąć, tak? Bo to są miecze, więc chce ta osoba, czyli ten partner, o którego pytacie, lub partnerka, w zależności od Państwa konstelacji, ponieważ mamy również męskich widzów, co mnie bardzo cieszy. Pomimo to 90% tutaj widzów są panie. Również się cieszę, że one tutaj słuchają i patrzą na moje filmy, ale niezmiernie mi miło, że też mężczyźni tutaj potrzebują wsparcia. Więc ta osoba, o którą pytacie, partner, partnerka, broni się, ucina emocje, odgania się od emocji, nie chce dopuścić do siebie emocji, również też zranienia emocjonalnego nie chce do siebie dopuścić i wycofuje się dlatego emocjonalnie, boi się tego powrotu, tego kroku, boi się zranienia emocjonalnego i myśli teraz o podjęciu tej decyzji tylko po prostu rozumem. Chcę przemyśleć te konsekwencje tego powrotu i zaczęcia tej relacji jeszcze raz, tej próby. Po prostu chcę to mentalnie przemyśleć, nie emocjonalnie i zamyka się tutaj na emocje. Nic nie chcę widzieć, nic nie chcę słyszeć. Zablokowała serce też, zablokował serce, odgania się od emocji i jak tutaj te miecze ostre przeciął tą taką strefę emocjonalną, tylko właśnie myśli tutaj bardzo tak racjonalnie o tym związku. Więc to jest taka karta. No, ta osoba być może została zraniona. Nie chce dopuścić do siebie już po prostu takich dużych emocji w tym związku. Dlatego jest ta blokada i dlatego jest ten kryzys, że ta osoba właśnie tutaj, jak Państwo widzą na tej karcie, jest jeszcze w tym momencie nie bardzo zdecydowana lub jej uczucia i emocje zostały zranione i boi się otworzyć na emocje. Także tak jest stan tutaj tej osoby. Zobaczmy sobie na trzecią kartę. Trzecia karta pokazuje bieg sytuacji między Państwem teraz, w tej chwili. Więc tutaj jest karta czterech kielichów. Karta czterech kielichów też nie jest tutaj radosna, jak Państwo widzą. Jest to smutek, rozczarowanie tym związkiem, apatia. Czujecie się oboje samotni. Jest ciężki wybór w tej chwili, co wybrać właśnie. Jesteście troszkę na rozdrożu, nie wiecie, czy wrócić, czy przerwać, czy nie wracać. Jest tutaj smutek, rozterka. Jest na pewno jakieś poczucie straty po partnerze. Czyli oboje jesteście tutaj rozbici zupełnie, tak, emocjonalnie i uczuciowo. Jesteście no, w stanie takiej dokumentnej rezygnacji. Czyli taka jest sytuacja teraźniejsza między Wami. Na pewno grublujecie, myślicie, co zrobić. Macie przed sobą wybór i no, jesteście w stanie takiej rozpaczy, jak tutaj pokazuje ta karta. Nie wiecie, co zrobić na dzień dzisiejszy. Także jest to stan smutku. No, na pewno ten kryzys, który teraz jest, te ciche dni, nie są, wiadomo, stanem radosnym tutaj dla Państwa, to jest oczywiste. Więc ta karta odzwierciedla tutaj absolutnie, bardzo, bardzo adekwatnie
ten wasz stan, po prostu w jakim się tutaj znajdujecie. Wasze wibracje są po prostu no bardzo tutaj przygnębione, prawda? Smutne. Rozczarowanie też tutaj tą relacją. Dobrze, zobaczmy sobie kartę numer 4. Karta numer 4 jest to odpowiedź na nasze pytanie, czy wrócicie do siebie? I mamy tutaj kartę Anioła Stróża. Karta z Wielkich Orkanów. Jest jakaś opatrzność boska nad waszą relacją, która czuwa nad wami. I ta karta mówi o wstrzemięźliwości i opanowaniu. Jest to też tutaj adekwatne do tej sytuacji. Trzeba opanować emocje, po prostu mieć w sobie pewną dawkę wstrzemięźliwości i przemyśleć dokładnie tą decyzję, czy do siebie wrócicie, czy do siebie wrócić, czy nie. Niemniej jednak tutaj ten Anioł Stróż rokuje na, widzicie Państwo, decyzja, prawda? Taka dwojakość tutaj tej decyzji. Jest to też tutaj dwójka, to jakby yin-yang albo dobro i zło. Wrócić, nie wrócić, prawda? Jest to taka właśnie tutaj balansująca jakby dwoistość, tak? Ale to, co Państwu chcę powiedzieć, że ta karta jest pozytywną kartą i na pewno tutaj mówi o uzdrawianiu tej sytuacji, o harmonii, która nadejdzie i bardzo takim pozytywnym usposobieniu czy wyjaśnieniu się tej sytuacji. Mówi także o właśnie harmonii, która nadejdzie, o zdrowym tutaj rozwiązaniu tych spraw i rozwoju tych spraw, właśnie związku, relacji, że trzeba mieć cierpliwość, by te sprawy po prostu się rozwinęły spokojnie, właśnie w takiej, tak jak już wspomniałam, w takiej atmosferze cierpliwości i że trzeba przeczekać po prostu też troszkę, mieć właśnie to opanowanie w sobie, nie robić jakichś scen, nie wybuchać tutaj emocjonalnie, nie wyrzucać partnerowi tutaj wszystkich brudów, czy po prostu nie dzwonić, nie próbować wywrzeć jakiejś presji, wręcz przeciwnie, ta karta mówi właśnie o oczekiwaniu, by te sprawy weszły na odpowiedni tor, by te sprawy same zaczęły płynąć, prawda? Tak jak tutaj widzą Państwo, pięknie tutaj przechodzimy do pięknego tutaj perspektywicznego horyzontu, tak? Więc te uczucia, te zranione właśnie emocje, te wszystkie zranienia, które macie w sobie, które pokazywały tutaj te poprzednie karty, by po prostu weszły na odpowiedni tor i by te emocje znowu zaczęły same pięknie płynąć, żeby wróciły do was, żeby te uczucia po prostu jeszcze raz weszły w taki szwung, prawda? W taki piękny obrót spraw. Więc na pewno jest to karta tutaj bardzo pozytywna, że te emocje i uczucia powinny wrócić, tylko proszę dać im czas i muszą te emocje i uczucia po prostu same się jakby wygoić i wrócić tutaj do was naturalnym, prawda, tym trybem, bez jakiejś presji. Wtedy właśnie, kiedy przyjdzie znowu taka atmosfera przyjaźni, harmonii, taka lekkość znowu, prawda? Taka jakby swoboda znowu tych uczuć, by one pięknie płynęły same. Wtedy jest szansa, żeby do siebie wrócić.
czyli odczekać, być opanowanym i mieć taką w sobie wstrzemięźliwość i cierpliwość, odczekać, aż wszystkie tutaj piękne uczucia i emocje, jakieś miłosne znowu wspomnienia powrócą takim naturalnym trybem, prawda? I na pewno jest odpowiedź wtedy pozytywna, że tak, jest szansa, by do siebie wrócić. Także jest tutaj piękna nadzieja i na pewno jest odpowiedź tak, jest szansa, tylko trzeba wygoić tutaj te bóle i emocje i również trzeba dać temu czas, prawda, by te emocje właśnie tutaj, te smutki, rozczarowania, te wszystkie, przepraszam, takie no jakieś złe wspomnienia tutaj z tych, nie wiem, co się wydarzyło między państwem, ale by to właśnie tutaj się wygoiło. Jeszcze taką, jak tasowałam karty, to zauważyłam, że na spodzie talii jest śmierć. Więc też to pasuje do tego układu tutaj tych czterech kart tarota, uzupełnia to czytanie jeszcze, ponieważ śmierć oznacza, że właśnie skończył się pewien etap tutaj pomiędzy Wami, czyli coś się zawaliło, by mogło odżyć coś pięknego na nowo. Widzimy tutaj horyzont, światło w tunelu, czyli słońce i jakieś piękne niebieskie niebo, które przynosi nam szansę na lepsze perspektywy. Więc musiało się coś tutaj zawalić i umrzeć, by spróbować po prostu coś jeszcze piękniejszego odbudować, by narodziło się coś nowego, tak? Właśnie taka jest tutaj nadzieja, że to wszystko się ułoży między Państwem, więc proszę się nie martwić. Karta śmierci oznacza też zakończenie pewnego etapu, ale transformację, zmianę, by po prostu było lepiej. Zobaczmy jeszcze sobie może kartę energii. Te karty też wspaniale tutaj uzupełniają zawsze nasze czytania. Więc zobaczmy, jakie energie są też ważne, by to pytanie, czy Państwo do siebie wrócą, by na pewno się zrealizowało dla tych wszystkich Państwa, którzy tego pragną. O, już wypadła karta. Geduld, proszę. Geduld jest kartą cierpliwości, więc proszę zobaczyć, jak pięknie tutaj ten orakel energetyczny, bo to jest ten energy oracle, jak on pięknie tutaj magnetyzuje z tym. Więc powiedziałam przecież tutaj, że ta karta anioła stróża mówi o opanowaniu i o cierpliwości. I wypadła nam identyczna karta z tego energy oracle. Proszę zobaczyć, zobaczę, czy Państwo widzą dobrze. Identyczna karta, też anioł stróż. Tutaj anioł, widzicie Państwo, w takiej formie pięknej, eleganckiej, dostojnej, który widzi tutaj na horyzoncie światło, piękne słońce, piękne niebo, bezchmurne, tak? I jest napisane tutaj, że trzeba mieć cierpliwość, więc te dwie karty są kartami praktycznie identycznymi. No, bardzo, bardzo się przyciągają karty ze sobą tej komunikują i magnetyczną, mają niesamowitą siłę. Zobaczmy jeszcze tutaj ten orakel miłosny. Co powie nam orakel miłosny tutaj do tego powrotu Waszego? Proszę dać wskazówkę i uzupełnić nasze czytanie na temat, czy wrócimy do siebie, czy wrócimy do siebie, co jest ważne w tym aspekcie, jeśli wrócimy do siebie, co jest ważne tutaj, jeśli partnerzy wrócą do siebie. Okej, czyli tutaj jest znowu ważne, by uzdrowić swoje jakieś rodzinne przyzwyczajenia, jakieś że dopiero Twoja miłość, Wasza miłość się może rozwinąć, czyli może zwyciężyć,
jeśli ty sama przebaczysz twoim rodzicom i no, twojej rodzinie, czyli jak uzdrowisz swoje wewnętrzne dziecko i wszystkie twoje jakieś osobiste zranienia z dzieciństwa, może też ze strony rodziców, jakieś żale, jakieś bóle, których doznałeś w dzieciństwie, by wybaczyć ten czas rodzicom i by uleczyć po prostu te swoje zranienia, ponieważ być może na tym tle mają Państwo też problemy w dzisiejszym związku z partnerem, ponieważ odradzają się jakieś stare rany i po prostu no, jesteście być może wrażliwi na jakimś punkcie, nadwrażliwi na jakimś tle i wybuchacie, być może są jakieś tu problemy niewyklarowane z dzieciństwa, więc należałoby być może spojrzeć w swój głąb, swojej duszy, swojej psychiki, co Was po prostu tutaj najbardziej drażni, prawda? Jaki jest punkt, gdzie ten partner Was tutaj triguje, czyli rozdrapuje Wam jakieś rany z dzieciństwa, których jeszcze nie uleczyliście. Bardzo ważne byłoby to i właśnie ten aspekt zobaczyć, w którym momencie partner przypomina Wam widocznie jakieś problemy, konflikty, rany z dzieciństwa. Proszę wyleczyć swoje wewnętrzne dziecko, przeanalizować też właśnie tutaj to wszystko. Dobrze, proszę Państwa, życzę Państwu, by wszyscy ci, którzy chcą jeszcze raz spróbować i powrócić do partnera, partnerki, życzę oczywiście wszystkim jak najlepszego powrotu i jak najlepszych szans na piękny, emocjonalny, solidny, spełniony związek. Proszę subskrybować mój kanał, czyli abonować mój kanał i dawać kciuki w górę, pisać komentarze, tematy, jakie Państwa interesują. I do usłyszenia już niedługo.